Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five, listopadowa seria i nietypowy samochód, ponieważ bardzo mało takich samochodów jest w programie High Five i nietypowy gość. Cześć Cybul, cześć Grzesiek. Cześć, zobaczcie. Mam nadzieję, że kojarzycie, myślę, że wszyscy kojarzycie, cześć. Ale tym razem jesteśmy znów przy okazji spotkania motoryzacyjnego. My znamy się po raz pierwszy, poznajemy się dzisiaj, ale poznajemy się przy okazji z Porsche Taycan GTS. Samochód, który jest twoim pierwszym elektrykiem. Dlaczego w ogóle elektryk? Dlaczego elektryk? Spontaniczna ta decyzja. Ogólnie chciałem kupić coś sportowego. Okay. Od kilku lat testowałem różne samochody, mniej więcej nie takie jakieś super sportowe, ale takie, które by mi mogły też służyć na co dzień, do wożenia dzieci do szkoły, zajęcia dodatkowe, ogólnie normalne daily. No to w sumie idealnie, bo ma 4 miejsca. Tak, i ma 4 miejsca. I testowałem od M4, M8, M8 cudowne. AMG GT, Audi RS6 nawet. I jak już zdecydowałem się na początku, w tym roku był taki impuls, nie? Że okay. Mówię, kurczę, no 3 lata szukam. Podjąłem decyzję, mówię, że idę, jestem już bardzo blisko tego. No i poszedłem oczywiście do BMW jako wielki fan BMW, bo BMW-kami jeżdżę od 11 lat. No tak, i przypomnijmy, bo ja też poza kamerami się dowiedziałem, że masz X7 nadal. Tak, mam X7, M50D, taką fajną wersję 400-konną, bardzo dobrze wyposażoną. Aktualnie jeździ nią żona. Poszedłem do salonu BMW oczywiście ponownie, bo spodobał mi się bubr M4, okay. Ale znowu, kurczę, miałem taki dylemat, mówię, że dwudrzwiowy samochód, że dzieci będę musiał, kurczę, wsadzać jakoś przez te przednie drzwi, no ale dostałem konfigurację, no ale okazało się, że muszę pół roku czekać, no i tak mi, kurczę, jakoś to nie pasowało, mówię, tu już 3 lata szukam, znowu pół roku czekać na ten samochód, mówię, pojadę do Porsche, zobaczę, co tam jest, nie? I wchodząc do salonu Porsche, stał dokładnie ten egzemplarz i zobaczyłem w tym czerwonym kolorze, mimo iż wcześniej Taycanem już jeździłem, byłem kiedyś na jakiejś jeździe próbnej kilka miesięcy wcześniej. Ale jakim Taycanem? Wtedy chyba turbo dostałem, ale on był czarny. Okay. Pamiętam, że on był czarny i jakoś mnie tak nie zaczarował, ale zobaczyłem właśnie dokładnie ten czerwony, ja mówię, on się do mnie tak ładnie uśmiechnął, że mówię, biorę. Może? Nie, jeszcze dostałem jeszcze na testy. Wtedy nie. Panie Grzegorzu, to ja bym panu dał tutaj na weekend ten samochód, nie? No to tam w przyszły weekend jest wolny, nie? Mówię, dobra. Kurde. Dla mnie, ja na weekend. No i dostałem ten samochód na testy. Przejechałem podczas tego weekendu jakieś 500-550 km. Okay. I po tych 550 km oddając kluczyki z tej testówki, mówię, dobra. Gdzie umowa? Umowę proszę, nie? No i cudownie. Bałem się troszeczkę. Bałem się tego wszystkiego, jak to będzie wyglądało, jak to będzie z tymi ładowaniami, czy gdzieś nie stanę w trasie. Aktualnie jestem po 34 tysiącach kilometrów przejechanych w 7 miesięcy. Tak. Okej, w 7 miesięcy. No i na chwilę obecną uważam, że to była najlepsza decyzja motoryzacyjna, jaką mogłem podjąć. Czasami tak jest z tymi samochodami, nawiązując do twoich słów, o tym, że uśmiechnął się do mnie. Czasami to samochód wybiera człowieka, a nie człowiek samochód. Tak, tak. I ja to tak właśnie miałem taki wypadek. Taki przypadek. Ja tak miałem z Challengerem właśnie, jakby modelowo z Challengerem. Katalogowo ma 3,7 do setki. Ale widziałem test na Car Wow chyba, gdzie gościu go mierzył przy otwartym oknie i wyszło mu 3,5, nie? Okej, okay. Tak, 3,5 do setki. Tak, 3,5 do setki, 80-120 robi w 2 sekundy. Okej. Okay. No i 0-200, z tego co wiem, chyba 12 sekund. To 598 koni w trybie Launch Control, który uruchamiamy w trybie Sport Plus, przyciskając dwa pedały. Uruchomimy go dzisiaj? Tak, tak, oczywiście. Jest. Oczywiście, że Grzegorz tak. Obiecał. Możemy kilka razy, nie musimy chłodzić silnika. I wtedy jest 598 koni dostępnych przez 30 sekund. A okay. Taka normalna moc na co dzień jest 517 koni. Moment obrotowy dostępny od zera, tak wspomnieliśmy, już jest 850 Nm. Boże, 850 to bardzo dużo, bardzo dużo. Jeżeli chodzi o felgi, no to zdecydowanie letnie są lepsze. Dlaczego jest dzisiaj tak ciepło, a ja już jeżdżę na zimówkach? No bo po 34 tysiącach okazało się, że przednie dostały tak, że już nie można na nich jeździć. Jak się panu podoba? To jest całkowicie elektryczny czy hybryda? Nie, to jest całkowity elektryk. Tu nie ma ani grama. Nie, hybryd czy coś. A tak. To ma podnoszone jeszcze ten? Tak, tak, pneumatyczne ma zawieszenie. No, tak. Ładna rzecz. No i droga. Jest drogi. Ile kosztuje katalogowo? 600, 700? Ta wersja jest
Ona była wyceniona na 734. No, dokładnie bez już z opcjami. Tak, bez rabatów, ze wszystkimi opcjami, nie? Okay, no to droga. A chyba GTS się zaczyna od 580, coś takiego. Zajrzyj. Proszę bardzo. Preferuję raczej. Pogoda za oknem nie rozpieszcza, zbliża się grudzień, ale spokojnie, przecież trwa mundial. Podczas oglądania mundialu można spokojnie poczuć wakacje. Wakacji nie mają jednak nasi reprezentacji, którzy już za kilka dni zmierzą się z Arabią Saudyjską. Podobnie jak reprezentacja Polski powinna wygrać mecz i wy również macie szansę na wygraną. A wszystko dzięki partnerowi tej serii Daily Vlogów, czyli firmie STS. Trwa akcja Wygraj Mundial, skierowana do klientów STS, w której za wykonywanie zadań możecie zgarnąć nawet do 500 zł. Nie masz jeszcze konta w STS? Spokojnie, możesz skorzystać z oferty powitalnej. Rejestrując się z linku w opisie, możesz skorzystać z kodu HIGHFIVE i odebrać nawet do 1660 zł bonusu. I to jest świetny moment, bo za dwa dni Polska zmierzy się z Arabią Saudyjską, a 30 listopada podejmie Argentynę. Link do oferty jest oczywiście w opisie. Pamiętajcie, że to jest tylko dla osób pełnoletnich i oczywiście skorzystajcie z kodu HIGHFIVE. Jak widać, zbiera też mocne zainteresowanie wśród ludzi. Przed chwilą mieliśmy też dwóch widzów, którzy podeszli do nas obu i zrobili sobie z nami zdjęcie, ale przy okazji właśnie zwrócili uwagę na samochód. I myślę, że reakcje są podobne codziennie, gdziekolwiek nie podjedziesz. Zgadza się, no jest to coś nowego, no kolor też jakby przyciąga tutaj, no bo zawsze czerwony najszybszy. Chcieliście mu zrobić? Oczywiście, niech pan da telefon, to ja panu zrobię z autem zdjęcie. Jeśli pan chce być na zdjęciu. Proszę mi jeszcze powiedzieć, gdzie to? W Stuttgart, gdzie to robią? Zuffenhausen, czyli Stuttgart. No, Niemczech, tak? Tak, w Niemczech. W okolicach Stuttgartu. Ma pan oko do zdjęć? Chce pan, żebym zrobił panu zdjęcie z pana telefonem? No, może, w hełmie. W hełmie, w kasku zrobimy. I... A ładny kat pan wybrał, nie? Tak, bardzo ładnie. Wychodzi. Fajne auto, ale nigdy rowera się nie pozbędę. A co kurczę, no to tutaj szacunek, a to naprawdę. Wszyscy trzej jesteśmy fani rowerów. Od maleńkości, ponad pół wieku, aż nie będę mógł jeździć, dopóki mogę, to jeżdżę. Można powiedzieć, no, że no, ja nie jestem fanem elektryków, jestem po prostu fanem tego Taycana, nie? No, chociaż oczywiście już bardzo doceniam elektryki, no ale zawsze chciałem mieć Porsche. A że Panamera mi się nie podobała, bo dla mnie Panamera jest taka troszeczkę za bardzo napompowana. Można fotkę? Jasne, a ja mogę? No dobra. To chodźcie na fotkę. Czy ty słuchasz swoich piosenek? Słucham. Okay. Lubię słuchać. Najwięcej słucham ich w trakcie, w tym czasie, kiedy one jeszcze nie zostały wydane. Okej, okay. Przesłuchujesz, tak, czy na pewno się tobie podobają, czy to już jest to, czy to już brzmi to jak powinno, czy to ma odpowiedni vibe, czy piosenka mnie nie męczy, bo jeżeli mnie by męczyła piosenka jako twórcę jej, no to duża szansa, że słuchacza zmęczy tym bardziej. Ja już produkuję muzykę od 20 lat, teraz w tym roku jest dokładnie 20 lat, jak wyprodukowałem pierwsze nagranie. No to na 20-lecie? Tak, pięknie. Na 20-lecie, tak. A 25 lat jestem DJ-em, nie? Bo 5 lat wcześniej zacząłem grać w klubach i w dyskotekach jeszcze wtedy się to nazywało, a później dopiero po 5 latach zacząłem robić swoją muzykę, nie? Okay. No to taki najważniejszy na pewno w tych pierwszych latach był kawałek Would You Feel, bo on mi wtedy się pomógł tak mocno rozwinąć i jakby tam ten numer był bardzo popularny, był na wszystkich dzwonkach w tamtych czasach i za granicą całkiem dobrze sobie radził i House Baby jeszcze zaraz był po nim. Później było kilka lat przerwy, to zrobiłem taki numer Body and Soul, ale do niego nie mam jakiegoś takiego wielkiego sentymentu. Później zdecydowanie Never Go Away, Magic Symphony, jeszcze Wonderland jest dla mnie bardzo ważnym numerem. No i z tych takich najnowszych to Golden Rules. Teraz sobie jedziemy na spokojnie i ustaliliśmy, że w pewnym... Dobra, właśnie chciałem wam to powiedzieć, ale to zawsze będzie bawiło, że w pewnym momencie Grzegorz doda pedału przyspieszenia maksymalnie i nagle poczuje to na własnej skórze przyspieszenie i ten G-Force będzie taki na poziomie właśnie 1-1. Czy nagrywam materiały z pasażerami na Uberze. Oni nie wiedzą, kiedy ja przyspieszę, dodaję pedał gazu, dodechy i ludzie wow. No, z dziewczyną czasami tak jeżdżę i właśnie w ten sposób. Jesteście tutaj, cali zdrowi. Sorry. Nie, to nie, żaden problem, to tylko pokazuje to, że naprawdę jest grubo. W tym momencie jesteśmy chwilę przed tragedią, czyli przed launch control. Czy masz włączonego tego launcha? Tak. Jest aktywny, dobra. Ja siedzę sobie spokojnie i czekam tylko na launcha, gdzie są okulary, o kurde. Poszły? Jest, no, są. Założę może na głowę. Dobry temat. Jopie! W tym momencie. Ja pierdzielę. Krótki odcinek mamy, no. Odczuwam mimo wszystko ten
pierdzielnięcie tej głowy o zagłówek. Grzegorz, a jaki był twój pierwszy samochód? Dzisiaj siedzisz w Taycanie, a twoje pierwsze auto? To znaczy tak, jakby patrzeć na taki pierwszy, który kupiłem. 250 lat temu, zanim jeszcze Robert się urodził. Nie, ja mam prawkę od 2000 dokładnie. No to 3 latka miałem. Zdałem prawkę w 2000 roku i wtedy ujeżdżałem maluszka od mamy. Pierwszym auto był maluch. Tak, super. Maluch. Właściwie no nie był to mój, bo to był maluch mamy, ale ja nim jeździłem i na uczelnię nim jeździłem. Czasami tata pożyczał mi Golfa 2, 1.6 turbo diesel. No to piękne. To też była klasyka. Ale jako taki pierwszy mój samochód, na który wydałem pieniądze. Moje zarobione pieniądze, no to było Renault Megane 75 koni w gazie. Pięknie. I to był najbardziej zamulony pojazd, samochód, jaki ale miałem. Za swoje. W tym momencie dojechaliśmy do Pyskowic. Grzesiek czeka już na sygnał, żeby pokazać wam, jak przyspiesza ten samochód. O kurde, ale poleciał. Ja mam wrażenie, że od 40 mniej więcej na godzinę do 100 jest największa różnica tego przyspieszenia. Z ręką na sercu przyznam, naprawdę bardzo ładny jest. Ten kolor robi robotę. Jest naprawdę kozacki. Na zakończenie, Grzegorz, bardzo dziękuję ci. Ja również dziękuję za zaproszenie do programu. Bynajmniej nie za sam materiał, za spotkanie, za okulary ci dziękuję. Dobra. To twoje, dzięki, wszystkiego dobrego. Ja tak całkiem na poważnie, wszystkiego co najlepsze ci życzę i mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie. I vice versa, pozdrawiam wszystkich widzów. Wszystkiego dobrego, subskrybujcie. Bądźcie zdrowi. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się i kochajcie się. Do następnego. Cześć.